widzowie, zapomnieliśmy o mapie. O mapie, która była w bazie Pennywise'a, na której widzieliśmy taką jakby szarą kopułę i nie sprawdziliśmy tego, co to jest, a może to być bardzo kluczowa rzecz, która pomoże nam pokonać Pennywise'a. Zanim rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, ponieważ odcinki są codziennie o godzinie 19:19, więc myślę, że warto. Warto subskrybować i oglądać, ponieważ staram się, widzowie, bardzo się staram, więc łapka w górę i subskrypcja musi być. A ja nie przedłużam, lecimy oczywiście do Minecraft. Witam, widzowie, jestem na chacie, oczywiście przygotowuję się do tego, żeby pójść sprawdzić, czym była ta kopuła, ale zanim to ja muszę jeszcze pójść po tą mapę do tego domku, tam więc ja akurat już będę wyruszał i będę do was mówił w czasie tym właśnie, ponieważ ja nie pamiętam trasy do tamtego miejsca, więc musimy po prostu tam szybko skoczyć, ogarnąć tą mapę, żeby jakoś się dostać mniej więcej, bo nie pamiętam, w którą stronę to w ogóle mamy iść. Wiem, że to było gdzieś w dżungli prawdopodobnie, więc chyba będziemy iść w tamtą stronę, ale nie dam sobie ręki uciąć, wiecie, o co chodzi. Z tym, że byliśmy w tamtym domku już naprawdę mega dawno i ta mapa, która tam była, ja, możecie pamiętać czy nie, to była taka sytuacja, że ja mówiłem, że tam jest jakaś szara kopuła i nagle zza obrazu wyskoczył Pennywise. I to było mega podejrzane i podejrzewam, że to dlatego mógł wyskoczyć ten Pennywise, ponieważ to może być jakaś kluczowa sprawa, właśnie jakiś klucz może do pokonania Pennywise'a. Nie wiem, totalnie nie mam pojęcia, do czego to może służyć, ale chciałbym to koniecznie odnaleźć, bo to jest ważne. Czekajcie, to było gdzieś tu, to się schodziło tutaj. Jak widzicie, tutaj się schodziło na dół i tutaj. O, jest ta mapa, o tym mówię właśnie, o tym. I teraz tak, on przyszedł tutaj zza obrazu. Nie ma go tu. Ha! Mamy spokój, dobra. I teraz tak, musimy ogarnąć, z której strony my jesteśmy. To jest ten domek tego... jak to się nazywa? Tego Pennywise'a. Z tym, że... No to ej, to jest bardzo blisko! Czyli tutaj jest mój domek jakoś, czyli tak jak powiedziałem, w tamtą stronę. Czyli czy ja potrzebuję tą mapę brać ze sobą? Wiecie co? Zabiorę ją dla pewności, żebyśmy na pewno wiedzieli, że to jest tamto miejsce, gdzie idziemy, żeby był taki pewniaczek, bo ja, jakbym się zgubił, to dobrze byłoby jednak wiedzieć, gdzie jesteśmy i jak widzicie, teraz jesteśmy tutaj, czyli musimy iść tak jakby na północ, czyli to jest N, czyli dobrze, czyli w tamtą stronę, czyli dobrze mówiłem, że na N, no i trochę trzeba skręcać w lewo, czyli troszkę na W, czyli dobrze to kminie, tak? Czekajcie, czy jak ja będę iść w tą stronę, to się będzie przemieszczać? Ej, coś jest nie tak, widzowie, bo ta kropka stoi w miejscu. Ta kropka stoi w miejscu, a teraz akurat nie powinna stać w miejscu, jak ja idę w bok. Powinna się też przemieszczać. Ej, dobra, czyli jednak chyba nie do końca. Ej, są dwie kropki na mapie? Ej, co? Co jest grane? Ej, o co chodzi? Dlaczego są dwie kropki na mapie? Dobra, ej, muszę ogarnąć, którą kropką jestem ja, bo to jest teraz bardzo ważne. Czy jest tutaj... Nie wiem, może ta druga kropka wskazuje Pennywise'a. Ej, jeżeli druga kropka wskazuje Pennywise'a, to mamy przewalone totalnie. Tylko teraz nie wiem, jak mamy iść. Czekajcie, jestem znowu u siebie na chacie. Ja może to wezmę w drugą rękę, tak żebym to widział. I teraz tak, tutaj jak przejdziemy, tutaj jest ten mostek. On chyba był właśnie na mapie widoczny. Tak, to jest... Czyli ja jestem lewą kropką. Czyli prawą kropką jest ktoś inny. O kurde, widzowie, teraz pytanie, kto? Pytanie, kto jest tą drugą kropką? Ja nie mam pojęcia, no ale dobra. Dobra, musimy pójść w takim razie gdzieś tam i nie wiem, idziemy po prostu w stronę tej kopuły. Czyli tak, już przesunęliśmy się wystarczająco. Musimy teraz iść ciągle w tamtą stronę, czyli mamy wyprawę przez dżunglę do tego, żeby dostać się właśnie do tej kopuły. Tylko pytanie, jak długo my będziemy musieli iść? Tutaj jest ten domek Pennywise'a, więc jakoś tak dobrze to rozumiem w tym momencie, że ten domek Pennywise'a był jakby... tej prawej dolnej części, tego obrazu i my musimy iść dalej w tamtą stronę, tak to rozumiem, czyli gdzieś tam powinna się pojawić ta kopuła. Pytanie, czy na pewno ona tam jest, czy to nie jest jakaś, nie wiem, wizualizacja, jakiś efekt, kurczę, czekajcie, ja wyjdę na drzewo, akurat mamy tutaj lianę, to może z drzewa coś zaobserwujemy ciekawego, byłoby dobrze, żebyśmy tutaj coś mogli zauważyć, tylko pytanie, czy na pewno zauważymy, to zaraz się przekonamy, czekajcie, czy ja tu wyjdę jakoś, halo, czekajcie, tu wejdę tak, okej, tu jest ten domek Pennywise'a, tak jak mówiłem, i gdzie... Ej, jest tam coś! Jest tam jakaś kopuła, dobra, czekajcie, lecimy na dół. A, okej, no to pół serduszka, no to łatwo, nie? Prawie zginąłem. Ej, jesteśmy na mapie już, czyli jestem bardzo blisko, dobra, czyli to jest to, czyli dobrze wiedzieli, dobrze to rozkminiłem. Teraz pytanie, czy jak ja tutaj, o, tak mogę, dobra, na lianę, ała, dobra, prawie zginąłem ponownie. Dobra, musimy pójść w tamtą stronę jakoś, żeby się tam dostać i teraz... No nie wiem, mnie tak denerwuje chodzenie po drzewach, przysięgam. Teren dżunglowy jest pięknym terenem, naprawdę, podoba mi się mega. Tylko najgorsze w tym wszystkim jest to, że to skakanie po drzewach to jest tak czasochłonne, że naprawdę mogę spędzić pół dnia przechodząc naprawdę kilka kratek do przodu. To jest tragedia, ale dobra, jesteśmy już blisko tej kopuły, tylko pytanie, czy ja mogę do niej tak podejść sobie swobodnie, czy mi się coś stanie. Ała, no zaraz zginę!
Co jest grane? Ciągle spadam. Dobra, jesteśmy tutaj i teraz tak. Nie wiem, wchodzić na tą kopułę? Ej, nie wiem, czy... Dobra, wchodzę, trudno, raz się żyje. Wchodzimy na nią, zobaczymy. Może coś jest na niej ciekawego? Może tak, może nie. Zaraz się przekonamy. Czy z niej coś widać? Z niej ciągle widać ten domek Pennywise'a, więc on może widzieć, że ja tutaj jestem, jakby, że coś przyszedłem. Kurde, co to jest za dziura? Ej, co to jest? Ej, co to jest za miejsce? Ej, o co chodzi? Co to jest za miejsce? Co to jest za dziura? Ej, dobra, nie, czekajcie, czekajcie, bo to trzeba porządnie zbadać. Ja tam nie wiem, czy ja mogę tu zeskoczyć w ogóle, bo ja tam widzę, że tam jest chyba jakiś... Ja nie przeżyję tego upadku, coś tak czuję, że jakbym tu wpadł, to bym tego nie przeżył, totalnie. Dobra, tam jest bedrock, widzę, że tam jest bedrock, czyli to jest już koniec totalnie. Czyli w tamtym miejscu jest dziura, czyli jak tu byśmy spadli, to nie ma szans na przeżycie. Jedyne co, to mógłbym lecieć totalnie w bok i liczyć na to, że stanę tam i akurat wodę rozleję. Wiecie co, mi się wydaje, czekajcie, zobaczmy na to tak od boku, czy tam się jakoś woda zlewa, widzę, że tam się woda zlewa. Czyli to mogą być kanały, ej, może to są kanały, może tam kanały prowadzą, ej, dobra. Czyli my musimy pójść jakby w kanały, możliwe, że kanały prowadzą do tego miejsca. Dobra, musimy to zbadać, ja już wiem, że to jest tutaj, jesteśmy, już mam jakby to zbadane. W tamtą stronę gdzieś jest nasz domek, tak to rozumiem, czyli musimy z powrotem teraz wrócić tam i to ogarnąć, jak wygląda sytuacja. My musimy jakby pójść, no dobra, wchodzimy w kanały, no trudno, po raz kolejny trzeba wejść w kanały. Jest taka bajka, wpuszczony w kanał nawet, coś mi się tak kojarzy, więc dzisiaj my będziemy wpuszczeni w kanał i zobaczymy, co się wydarzy. Najgorsze jest to, że się akurat zaczyna noc. A jak wiecie, w nocy Pennywise jest o wiele bardziej aktywny niż w dzień. I to mi się bardzo nie podoba za każdym razem. I zawsze jakoś tak się składa, że my idziemy do tych kanałów akurat w nocy. Mnie to naprawdę już w sumie nie dziwi. Ej, mogłem tak szybko przejść tędy, a ja tam się cisnąłem przez te krzaki bez przerwy. Jak ja tutaj domek Dave'a mam, to patrzcie, chwila momentu mogliśmy być. Ała, no znowu. Ja nie umiem już tych wiader stawiać, jestem zbyt zestresowany. Dobra, i lecimy w takim razie do kanałów. Tylko ja do kanałów nie wchodzę bez potki na niewidzialność, od razu mówię. Więc jeżeli ja nie mam potek na niewidzialność w domu, w tym stole alchemicznym, to nie ma szans, to ja tam nie wchodzę. To ja się poddaję, nie ma szans, żebym ja wszedł w te kanały bez potki na niewidzialność. Ja się nie odważę na takie coś, tym bardziej, że jest ryzyko, że Pennywise może tam być, może tam czekać i jeżeli on tam jest, to nie chciałbym tam być bez potki na niewidzialność po prostu. Dobra, wejdźmy do domku i ogarnijmy, czy mamy te potki na niewidzialność. Powinny być na stole. Jakieś potki są, pytanie, czy na niewidzialność? Są na niewidzialność, dobra, bierzemy dwie nam wystarczą. Mamy farta, totalnie mamy farta, nie? Ja się nie spodziewałem, że aż takiego będziemy mieli farta. Są tutaj te głowy dwie, dalej, dobra. I teraz tak, no dobra, pijemy po tej, od razu idziemy na dół w takim razie, bo nic nas tutaj nie trzyma. Jesteśmy niewidzialni, nie mamy żadnej, jak to się nazywa, zbroi. Możemy lecieć na dół, okej. Schodzimy i teraz tak, pytanie, co tutaj nas czeka? O kurde, Pennywise od razu na starcie. O kurde, popatrzcie w moją stronę. Ajajajajaj, dobra, na drugą stronę przeskoczymy, dobra, jesteśmy na drugiej stronie. Niech on sobie... Czy on rozwala tą drabinę, żebym ja tutaj nie wszedł? Ej, on zamurował wejście totalnie. Dobra, nie wiem, o co chodzi, on tu wystrzelał w ogóle jakieś te strzały w sufit. Dobra, to jest przerażające. Gdzie on pójdzie? Ja mam nadzieję, że on zaprowadzi nas do tego miejsca, w którym... O kurde, dobra, przeszliśmy na drugą stronę, mamy farta. Mam nadzieję, że on nas zaprowadzi do tego miejsca, ponieważ jeżeli on tutaj to wszystko tak muruje, zabezpiecza, to możliwe, że on właśnie chce pójść do tego ostatecznego miejsca. I tak naprawdę te wszystkie bazy, które on budował, to są tylko takie, wiecie, takie bazy, żebym ja myślał, że to jest coś ważnego, a tak naprawdę to jest nic takiego. I teraz pytanie, czy ta baza, czy tamto miejsce, które znaleźliśmy, kurde, ja nie wiem, z której strony ja mam być, gdzie on planuje, dlaczego on tak muruje każde przejście, o co chodzi? Czy on chce jakoś to, nie wiem, nie rozumiem, i tak da się przejść dołem. Nie wiem totalnie, o co chodzi, ale okej, tu jest to kolejne wyjście. On teraz idzie do tych innych baz, czy on tamtędy przejdzie właśnie jakoś do tej bazy ostatecznej, nie wiem. Ej, co? O, dobra. Myślałem, że ta kosa strzela po prostu przed siebie, a on tu w zombiaka ładuje, dobra, rozumiem. Za nami nic nie ma, dobra, on tutaj jest strasznie potężny, skoro on tutaj tak te zombie... O kurde, wziąłem to mięso do ręki. Wow. Ja, dobra, bałem się, że wybuchną, ale on totalnie je poskromił. Dobra, tu jest jakieś przejście, ale on go nie zamurował, to jest do tamtego przejścia, dobra. On dziś idzie znowu dalej, pytanie, dokąd on prowadzi ciągle i dlaczego on tak kombinuje tymi ścieżkami, że tak raz tu, raz tam i za bardzo nie wiadomo, w którą stronę mam iść i gdzie on tak naprawdę chce nas zaprowadzić, nie mam pojęcia. Dobra, ej, on znowu tu muruje, on chce zamurować całą ścianę, o kurde, dobra. Czyli on tutaj totalnie teraz to muruje, tak żeby się nie dało dostać. Co to jest za portal? O kurde, co jest grane?
Co jest grane? Co to jest za portal? Dobra, nieważne, idę za nim w takim razie dalej. Gdzie on teraz będzie nas tutaj kierował? Najgorsze jest to, że ciemno jest tu, strasznie. Strasznie tu jest ciemno, ale dobra, idziemy za nim. Teraz tak, on dochodzi do jakiegoś skrzyżowania. Jak mnie orientacja nie myli, to my idziemy jakoś w... Szczerze mówiąc, to już sam nie wiem, gdzie my idziemy. Ej, naprawdę, przysięgam, że już sam nie wiem, gdzie my idziemy. Nie wiem już, gdzie jesteśmy. Dobra, on tu znowu to muruje, Pytanie, dlaczego on to wszystko... On ewidentnie coś ukrywa. Pytanie, w którym miejscu jest rzecz, którą on... O kurde, on tak przeszedł przeze mnie. Dobra, on tutaj to muruje, czyli co, będziemy iść w tamtą stronę, tak? Rozumiem to, że w tą stronę idziemy, czy coś tego typu. Ej, jak on to krzywo zamurował, ja nie mogę, co jest grane. Ej, czekajcie, z której mam być strony? Czy on... Z której on będzie strony? Dobra, my się przekopiemy. Ej, on jest z tej strony. Dobrze wybraliśmy. Teraz pytanie... Gdzie on... Ej, tu jest jakieś przejście podwodne. O kurde, co jest? Dlaczego on strzela pod tą wodą? Co jest? Dobra, on to muruje też, muruje to. Tutaj też zamuruje, wszędzie zamurował. Ej, dobra, czyli tutaj jest coś pod wodą, jakieś przejście. Pytanie, dobra, mam jeszcze 4 minuty ponad podki. Dobra, jest tu jakieś przejście. Ja go nigdy nie widziałem nic takiego nigdy. Ej, dobra, tu jest, to jest podejrzane totalnie. To jest totalnie podejrzane. Pytanie, w którym my byliśmy miejscu tutaj, czekajcie, niech on sobie tam idzie dalej. Tam... O nie, tam jest coś... O nie, to jest chyba tamto miejsce, tak mi się wydaje. To jest chyba tam... Dobra, nie wiem, ja muszę iść za nim, bo on mi jeszcze się zgubi i nie będę wiedział, gdzie on jest. Dobra, idziemy za nim. Ej, on idzie jakoś powoli, czy tutaj trzeba iść jakoś powoli, czy coś tego typu? Nie wiem, dobra, idę za nim. Niech on sobie pójdzie dalej, ja muszę kolejną potę za niedługo wypić, żeby mnie tutaj nic nie zaskoczyło. Dobra, czy on zeskoczy na dół? Postawił pochodnie. I co? Skoczył na dół! O nie, ja nie mogę, co jest grane? Tam byliśmy, to jest ewidentnie to. Tak, to jest to. Tam jest portal jakiś do Netheru. Czy nie, to nie jest do Netheru, to jest do Endu tak jakby, ale... Ja, może to jest portal do jakiegoś innego świata Pennywise'a. Dobra, on tam jest na dole. Czy to ja tam widzę, czy to ja dobrze widzę, że tam są zombiaki w tym? Ej, czekajcie, schodzę na dół. O kurde, dobra, tu jest woda, okej, dobra. Jesteśmy na dole. Ej, tu są w ogóle te kryształy Endu. Dobra, o co chodzi? Ej, czy on potem wrzucił do tego, do środka? Dobra, nie wiem, to jest podejrzane. Tutaj, ej, tu był zombiak. Znaczy... Był albo nie był, czy mi się wydaje, czy on znikł? Jak, mam wrażenie, że jak byłem na górze, to on tu był. Ale dobra, może się mylę, może się, no nie wiem, może nie było go tutaj, nieważne. W każdym razie, on sobie tutaj coś ogarnia i okej, nie wiem o co. Ej, czy on ładuje te... O nie, on do połowy ładuje, nie, tutaj założył dwie, tam dał jedną, tu też dał jedną. Tu dał trzecią już. Ej, co jest grane? O, jest czwarta! O nie, czy on chce tutaj coś zrobić niedobrego? Tam załadował po dwie, tu też po dwie. Nie, mam nadzieję, że on... Czy on w tym momencie ładuje jakieś swoje moce? Ej, nie wiem totalnie, o co chodzi, nie? Ciągle biega dookoła, to jest jakiś rytuał, czy coś tego typu? Ej, jeżeli to jest jakiś rytuał i on zaraz tutaj coś przyzwie, to ja się popłaczę przecież. Popłaczę się na wizji, na... Nie doleciała strzała do góry. Ej, o co chodzi? Wpadła do Endu! Wpadła tam, do tego portalu! Pytanie, do czego to przenosi? Ej, dobra, on tutaj jest przy tym krysztale. Ej, nie wiem totalnie, o co chodzi. Ja nie wiem, czy ja tu powinienem być, czy ja nie powinienem stąd uciekać. Ja chyba powinienem... Wiecie co? Ja chyba tu nie powinienem być, tak mi się wydaje. Ja popatrzę sobie na to z góry najpierw. Nie chcę tutaj być na dole, jak to się wszystko dzieje, bo nie wiadomo, do czego to zmierza i co on zaraz tutaj wykmini. Jak tam zaraz się cały ten dół na przykład zapadnie czy coś, nie będzie dobrze, dobra. On oświetlił jakby te wszystkie... tymi pochodniami, te kryształy Endu, rozumiem to. Ej, to jest jakiś rytuał, mi się wydaje. Wiecie co, ja nie chcę tu być. Ja się jakby wycofam chyba i już, dobra, ja stąd idę, widzowie. Niech on tam sobie robi co chce na razie. Ja idę, koniecznie muszę znaleźć Bzyka przede wszystkim i Dave'a. W ogóle Dave'a to ja już tak dawno nie widziałem, że ja nie wiem totalnie, gdzie on jest. Dobra, przekopujemy się tu przez to i teraz pytanie, dokąd nas to zaprowadzi. Ja w ogóle tej poty nie wypiłem, a zaraz mi się skończy ta pota. Mamy minutę 40 na to, żeby się wydostać. Pytanie, w którą stronę? Ja nie wiem, gdzie ja jestem w ogóle. Dobra, idziemy do przodu i zobaczymy, gdzie się dostaniemy. Ale musimy koniecznie skontaktować się jakoś z Dave'em, żeby przekazać mu informację, co tutaj takiego Pennywise wyczynia, bo dzieją się tutaj naprawdę dziwne rzeczy. I to, że on ma jakieś tam pomieszczenie podziemne, że on w ogóle jakiś portal jakiś ma, jakieś tam w ogóle uwięzione zombiaki, jakiś, co on tam ma jeszcze? Te kryształy takie trzymające jakieś, nie wiem totalnie, o co chodzi. To, co tu się dzieje, to jest podejrzane. W ogóle krowa, co tu robi krowa? Dobra, nie wiem totalnie, ale nie chcę o tym myśleć, zaraz mi się skończy potem, mam minutę do końca. O kurde, ej...
Tu był Pennywise, tu był Pennywise. Tu był Pennywise. Czekajcie, ja muszę się stąd wydostać jak najszybciej. Ja tu nie chcę już być. Ja tu nie chcę już być. Ej, dlaczego nie mogę przejść? Dlaczego nie mogę przejść? Tu nie ma tej, tu nie ma bari tego. Nie ma tu tego. Jak to się nazywa? Drabinki. Szybko, 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 szybko. Dobra, wychodzimy. A! Nie! 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 Idźcie stąd! O! Co jest grane, Pennywise? On wie? Czy nie wie? O, ja jestem niewidzialny, to on może jeszcze nie wie. O kurde, ale mnie wystraszył. Wystraszył mnie mega, dobra, dobra, dobra. Nie wiem, chowamy się tu. Nie wiem, wiem gdzie się chowamy. To jest miejsce, w którym Pennywise chyba jeszcze nigdy nie był. Chociaż nie wiem, może był, może nie był. Dobra, chowamy się tutaj, jak mnie tutaj dawno. Co tutaj robi zombiak? Halo, przepraszam bardzo. Dobra, to jest. Dobra, pokonany, pokonany, dobra, myślałem, że to jest Pennywise już przez chwilę. Ale dobra, jest, był to zombiak. Tutaj to jest miejsce, w którym w tym momencie się chowamy. Ja nie wiem co się dzieje totalnie, zaraz mi się skończy pota. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Będzie trzeba koniecznie wyjaśnić sytuację związaną z Pennywise'em, bo to co tu się dzieje jest... jest chore, jest przerażające i... mam nadzieję, że za niedługo znajdziemy rozwiązanie na pokonanie Pennywise'a. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku. Trzymajcie się, pozdro, pa pa.